Mieszkańcy wsi Chałupki mówią, że mieszkają 3 kilometry od cywilizacji. Ich wieś to zaledwie 20 posesji. Budynki dzielą spore odległości. Jest cicho i spokojnie. Mieszkańcom jednak żyje się tam ciężko. Tą wodą jest ciężko, tak jak jest sucho, no to w studniach nie ma wody. No. Nie mamy w ogóle. Nie ma, ponieważ wieś nie jest podłączona do wodociągu. Przez lata mieszkańcy Chałupek zabiegali o jego doprowadzenie. Gmina tłumaczyła, że to zbyt droga inwestycja. Poza tym to wcale mogłoby nie rozwiązać problemów z wodą. Tam jest odległość około 4 kilometrów, a jak wspomniałem wcześniej, jest 20 posesji. Nie zawsze pobierają tą wodę i ze względu na mały pobór wody istnieje możliwość, że woda będzie, że tak powiem, kisła w rurach i będziemy mieć problemy z jakością wody i my, i mieszkańcy. W tej chwili jakość wody w Chałupkach także pozostawia wiele do życzenia. Część gospodarstw ma swoje studnie. Jeśli już jest w nich woda, nie nadaje się do picia. Filtry hydroforów szybko robią się czarne od zanieczyszczeń. Syn tutaj pobudował i zaraz wykopał tą studnię głębinową na 30 metrów, ale w zasadzie to jest herbata, a nie woda. To nalewamy w beczki, jak się, bo jest dużo żelaza. Jak się utleni, to po kilku dniach ona się nadaje do zmywania, no żeby tam umyć sobie, trochę się wykąpać, bo tak to do niczego więcej się nie nadaje. I syn przywozi nam wodę, jak dojeżdża z Łodzi, nam, no, albo kupujemy w tych butelkach 5-litrowych. Teraz wezmę w tą beczkę 200 litrów. I to ona, jak się ustoi, no to jest ładna. Ale jeżeli już jest na beczce tak ze dwa wiadra na dole, no to jest kolor taki jak to, jak ten stół. Bez bieżącej wody się żyje bardzo trudno, bo jesteśmy pod każdym względem ograniczeni z tą wodą, tak jak my tutaj mieszkańcy. Bo jak mamy dobrą wodę, przywieziemy, to musimy ją tak wykorzystywać, żebyśmy mieli i do picia, i do umycia się. No tak, ani sobie, że tak powiem, kąpiel zrobić porządną, ani prania, ani nic. No i to już się nie robi, no to trzeba, tak jak mówię, przywozić wodę i... Trzeba się tak gospodarzyć tą wodą, żeby na wszystko wystarczyło. Sołtys Chałupek Teresa Wrąbel zorganizowała więc spotkanie z przedstawicielami gminy. Okazało się, że jest sposób na rozwiązanie problemu. Gmina zamierza wybudować studnie głębinowe przy każdej posesji. Mieszkańcy obawiają się jednak o jakość wody, więc gmina chce to najpierw sprawdzić. Rozważamy możliwość wykonania takiej pilotażowej studni od wiert badania wody, żeby uściślić, jaki rodzaj urządzeń potrzeba zakupić, żeby te studnie mogły funkcjonować. Budowa 20 studni głębinowych to koszt około 1 000 000 zł. Gmina chce wystąpić o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. To może być nawet 95% kosztów. Warunkiem jest jednak wyposażenie gospodarstw także w stacje uzdatniania wody i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, inwestycja rozpocznie się wiosną przyszłego roku.